Bardzo dziękuję za te wszystkie tutaj wypowiedzi. Tak powiem, one mi dały bardzo dużo do myślenia tutaj, znaczy na różne sposoby, powiedzmy. Z jednej strony poparły różne moje rzeczy, to uzyskałem takie dodatkowe argumenty, z czego się cieszę, że się z różnymi rzeczami zgadzamy. Były też takie, co do których była pewna niezgoda i one są jakoś dyskusyjne. Natomiast były też takie, które wynikały, jak widzę, z niezrozumienia. To znaczy uzyskałem taką wiadomość, że moja myśl została źle zrozumiana, co jest oczywiście moją winą, że widocznie ją nie tak sformułowałem, jak trzeba. Pewnie to ileś takich również wyszło, ale w każdym razie dużo takich informacji uzyskałem, która mi każe myśleć o tym, jak pewne rzeczy poprawić, jak pewne rzeczy rozwinąć. Nie dostałem żadnej takiej informacji, że to wszystko teraz nic nie warte, więc jakoś się bardziej nawet utwierdziłem. Trudno mi, to jest taka duża ilość tego różnego rodzaju myśli, do których mógłbym się ustosunkować, że z pewnością zrobię to w sposób tylko taki chaotyczny i częściowy, bo to nie jest możliwe. Liczę na to, że mając teksty do dyspozycji i takie wypowiedzi, będę mógł się w sposób bardziej systematyczny do tych rzeczy odpowiednio ustosunkować i wnieść jakiś swój wkład. Więc w tej chwili to ja tylko tak spróbuję po prostu poruszyć parę wątków, które się pojawiły w poszczególnych wypowiedziach i może zacznę od ostatniej, tak w porządku odwrotnym od pana Krajewskiego. No, pierwsza rzecz, która mi się tu nasuwa, to taka myśl, która krąży, nie wiem, czy w książce ona się pojawiła, ale wielokrotnie krąży, że często interpretacje zdań różnego rodzaju, czy myśli wykładanych przez autorów są często różne od ich intencji. I to właściwie jest nagminne. Tak naprawdę nigdy nie jest tak, że autor sobie wyobraża, coś napisał, później rozmawia z kimś i że on dokładnie to samo powtarza. Bardzo często odbiega to od intencji. Można próbować poprawiać. Często to jest tak, że te zrozumienia i te inspiracje z czegoś są ciekawsze niż to, co autor napisał. Być może mamy już z czymś takim do czynienia, bo to znaczy dosyć się rozbiegamy w rozumieniu pewnych rzeczy i myślę, że gdybyśmy mogli porozmawiać i przeprowadzić jakiś dialog poznawczy, to wtedy coś pan by uzyskał i coś ja bym dodatkowego zrozumiał i byśmy się mogli przybliżyć. No, to się tylko do takiego czegoś, patrząc na tą argumentację Marka Aureliusza, gdybym ja to robił po swojemu, to tak tutaj, prawda, ją widzę, no to bym powiedział, że w tym punkcie 2, gdyby dobrze i źli doświadczali w tym samym stopniu dobrych i złych zdarzeń, to byłby duży błąd opatrzności. Tu ja już widzę taki błąd, lukę w logicznym rozumowaniu. Bo tak być może, że wszyscy, a nawet wiemy, że dobrzy źli dostarczają rzeczy dobrych i złych, jakby tak, prawda, statystycznie porówno, nie musi to być błąd. Jest taka możliwość, że nie jest to błąd opatrzności, tylko pewnego rodzaju zamierzenie, które nam jest nieznane i to się tak wiąże generalnie na przykład z wiarą chrześcijańską, że nie potrafimy poznać zamiarów Boga i tylko możemy sobie tak, prawda, coś za tym musi być. Często jest takie katastrofy, takie straszne rzeczy, że należałoby utracić wiarę, jeśli Bóg na coś takiego pozwala, ale zawsze jest jakaś taka odpowiedź, może my nie rozumiemy tego, prawda? Więc tu też jest w tym miejscu, w tej argumentacji, że my tej opatrzności nie rozumiemy. I co więcej, ja w mojej książce zwracałem uwagę, że jeśli my się zaczynamy argumentować na rzeczy, które są dalekie od naszego doświadczenia, gdzie mamy małą wiedzę, albo wręcz żadnej, prawda, jeśli zaczynamy rozważać istnienie Boga, to nasza wiedza jakaś taka, którą moglibyśmy nazwać wiedzą, jest zupełnie minimalna, to tam możliwości się takie otwierają, że w zasadzie logiczne myślenie zaczyna zawodzić. W sensie, że możemy próbować wyciągnąć wnioski, możemy próbować rozważać różne możliwości, ale na pewno nie rozważymy wszystkich i na pewno ktoś inny nam zwróci uwagę, także tutaj to I w tym sensie bym powiedział, no tu jest taka możliwość i w tym mogą uznać, że to jest luka i prawda jest innego rodzaju niż ty. Natomiast to, co pan tutaj, ja z jednej strony, no to empiryczna teoria znaczenia
Moja intencja była taka, że sens empiryczny zdania można w ten sposób wyznaczyć. Zastanawiałem się, w jaki sposób to zdanie można by przynajmniej teoretycznie sprawdzić i zacząć tłumaczyć, czy to jest prawda, czy nieprawda. Jak ja to zaczynam tłumaczyć, to wtedy nagle dokładnie precyzuję ten sens empiryczny zdania. No i to bardziej służyło temu, żeby niejasne zdania sprecyzować ich znaczenie. Natomiast nie myślałem o tym, żeby tego, prawda, używać w argumentacji, a pan to ustawił jakoś właśnie tak inaczej. Co być może mieści się właśnie w tym, że być może to jest jakaś w ogóle, prawda, ciekawsza droga i może coś z tego wyjść. Także tu bym, gdybyśmy stanęli i rozmawiali na ten temat, to byśmy się jeszcze sporo pokłócili, zanim byśmy doszli do jakichś wspólnych wniosków, o ile w ogóle byśmy doszli, bo być może nasze myśli błądzą tak różnymi drogami, no tutaj, prawda, Marek Aureliusz i stoicyzm to tak ładne, ale mi jakoś tak prawda, w praktyce obce, nie potrafię się do tego jakoś, no ale to jest osobna historia. Także to tyle bym miał na ten temat. Jeśli chodzi o profesora Szkocica, no pan tu wszedł w takie filozoficzne subtelności. I to ja się generalnie praktycznie ze wszystkim, co pan powiedział, zgadzam. To jeśli wejdziemy w coś takiego, to tak należałoby, wtedy należałoby uściślić pewne rzeczy i tak dalej. Tu jest ten moment, że to był podręcznik dla studentów i to tak, prawdę mówiąc, nawet nie dla do kogo adresowany. Podręcznik dla studentów i tam ja nie mam możliwości, żeby w ogóle wchodzić w takie subtelności, bo on by stracił swoją formę i jakiś taki cel, ale jak wchodzimy w te poszczególne rzeczy, on bardzo ciekawe te wszystkie, które pan wskazał, to rzeczywiście ja widzę te same, powiedzmy, problemy, na niektóre bym umiał odpowiedzieć ściślejszym sformułowaniem pewnych rzeczy, na niektóre bym się może właśnie posprzeczał. Czy to jest pochwała rozumu, krytycyzmu i zdrowego rozsądku? Zdecydowanie tak. To taka była moja mocna intencja i jeśli tak to zostało odebrane, to ja się właśnie tak rzeczywiście. Chociaż, prawda, ja jednocześnie z tą pochwałą rozumu, krytycyzmu i zdrowego rozsądku, to jednocześnie w książce zatem zakreślam obszar, żeby było jasne, że ten rozum, krytycyzm i zdrowy rozsądek działa w pewnym obszarze, a jest duży obszar, gdzie go nie należy stosować, gdzie on po prostu nie działa. I mieć również ten sceptycyzm, że nauka i rozum nie jest odpowiedzią na wszystko. Więc tu jest też tak, z jednej strony pochwała, ale z drugiej strony próba zakreślenia tego miejsca, gdzie my to możemy używać, na jakiej... Pozwoli pan, że zdanie do bardzo powiem. Proszę. Nie wypowiedziałem go. To jest dla mnie jakby też pochwała racjonalizacji życia społecznego. W takim węższym, dobrym rozumieniu. Miałem w myślach jakby tak, w zakątku taką maksymę Mila, Johna Stuarta Mila, połowa XIX wieku, który mówi, że taki dobry moment dla społeczeństwa zaczyna się wtedy, kiedy równi obywatele są w stanie rozstrzygać swoje problemy na drodze racjonalnej dyskusji. To zdecydowanie, to jest ten kierunek, ta intencja i to tak rzeczywiście jakby potwierdzam. Skierowany do humanistyki, właśnie do humanistów bardziej, do nauk społecznych, do czegoś też zdecydowanie tak, chociaż rzeczywiście tam wybrzmiało na tej okładce, że to jest skierowane do studentów i może błędnie, prawda, że do studentów kierunków ścisłych. Ja prowadząc te wykłady z krytycznego myślenia dla studentów kierunków ścisłych, to mówię im, wy wiecie w praktyce, jak się rozumuje na temat matematyki, informatyki, czegoś, A teraz jest pytanie, jak rozumować na temat rzeczywistości społecznej, politycznej i jakiejś. To się nie bardzo da tak jak tutaj z tą matematyką. I teraz macie do wyboru. Albo uznać, że są takie nieścisłe rzeczy, że w ogóle na ten temat nie należy rozumować. Albo, i tutaj jest oferta. To jest w tym sensie skierowane do studentów ścisłych, że wiem, że dla nich podręczniki krytycznego myślenia, bo to już takie amerykańskie czy jakieś, no często pada, ja tu trochę przesadzę, to się nie taki humanistyczny bełkot. I oni już tego nie kupują, prawda?
Więc ja chciałem coś takiego zrobić, żeby oni nie powiedzieli humanistyczny bełkot, a dotyczy to jednak rzeczy absolutnie nieścisłych i należy odejść właśnie od... A z drugiej strony myślę, że wiele takiego matematycznego doświadczenia no właśnie usiłuje przenieść na rzeczy, one się nie dadzą wprost przenieść, ale w jakiś sposób bym jednak wspierał się, że tu wiele właśnie dzięki temu, że ja sam matematykiem jestem, to pewne rzeczy tutaj jakoś przeniosłem. Także do ścisłych o tyle, żeby im rozszerzyć możliwości rozumowania i logicznego rozumowania i pojmowania logiki, jeśli chodzi o nieścisłe rzeczy. Natomiast tak zdecydowanie to, myślę, że ta książka właśnie do studentów humanistycznych. I teraz tutaj pan mi z zasadą życzliwej interpretacji, że wtedy, kiedy ja kategoryczne zdania ogłaszam wszyscy, każdy, tu już pan nie jest w stanie utrzymać tej zasady życzliwej interpretacji. Tam jest rozdział o kwantyfikatorach. Ja stwierdzam, że ludzie wypowiadają zdania cały czas z użyciem każdy, wszyscy Niemcy są tacy, wszyscy coś i tak dalej. I tak naprawdę nie mają na myśli czegoś takiego, że każdy, że właśnie interpretacji formalno-logicznej, że każdy Niemiec jest taki. Jak się ich wejdzie z nimi w jakąś interakcję, to, no, to są jacyś Niemcy, którzy nie są tacy budni jacyś, ale i wtedy zaczyna już łagodzić, prawda? Życzliwe rozumienie kwantyfikatorów jest takie prawie wszyscy, w zasadzie wszyscy i tak dalej, i tak by należało życzliwie to rozumieć. To jest takie przysłowie, wyjątek potwierdza regułę. I to przysłowie, wyjątek potwierdza regułę odnosi się dokładnie do tej interpretacji. W języku, jeśli mówimy zdania, na temat rzeczy dotyczących świata, na temat jakichś zbiorów, takich trudnych do policzenia, to i używamy słowa każdy, to nigdy nie znaczy dosłownie każdy. Tylko właśnie z możliwymi wyjątkami, które tą regułę potwierdzą, ale znaczy, że jest to pewna taka prawidłowość zaobserwowana. Także życzliwa interpretacja wymagałaby, żeby pan mi wybaczył określenia każdy i wszyscy i pomyślał, że ja dobrze wiem, że że te takie zdania nie mogą być generalnie prawdziwe, prawda, jeśli by chcieć je tak dosłownie rozumieć. Także tu bym też prosił. Definicja logiki, to mi pan wcześniej zwrócił na to uwagę, to jest rzeczywiście, może ja i mieszam takie moje pojęcie logiki, tak jak ja rozumiem, z definicjami. Z jednej strony mamy jakieś kolokwialne definicje, z drugiej strony wszyscy, którzy się logiką zajmują, zupełnie co innego pod tym rozumieją. To rzeczywiście jest to troszkę nieprecyzyjne i gdyby tylko wejść w taką, to musiałbym to zacząć precyzować, co by się skończyło, powiedzmy, czymś takim. Z logiki formalnej. Ja tak naprawdę przez logikę formalną rozumiem tylko ten mały fragmencik logiki formalnej. O tak teraz muszę powiedzieć. Ten, który jest sprzedawany w podręcznikach krytycznego myślenia i w podręcznikach takiej logiki dla studentów. To jest mały fragment, to jest właśnie ten kawałek, co z tyłu go wyodrębniłem, choć że go i tak rozszerzyłem, bo to już aż w takim stopniu nie jest sprzedawane. I tam jest sprzedawana teza bezpośrednio lub pośrednio, stosuj te schematy, będziesz mądrze myślał. I to jest rzeczywiście ten mój protest, jest przeciwko tylko temu i to się odnosi do profesora Nemyrskiego, że to jest tylko przeciwko temu fragmentowi, bo ja się z innymi rzeczami, prawda, zgadzam. Więc rzeczywiście ta definicja logiki formalnej, gdybym chciał precyzyjniej wyrazić te myśli w różnych miejscach, ale ponieważ to, tak jak mówię, to nie była dyskusja właśnie filozoficzna, no to musiałbym właśnie to bardzo mocno, na pewno nie myślałem po prostu o całej logice. Wiem, że to jest potężna dziedzina, już trudno nawet, prawda, jeśli popatrzeć na taką dziedzinę, no to trudno, prawda, zdefiniować bez takiego systematycznego wyliczenia. Teraz ze zdrowym, a to może ze zdrowym rozsądkiem to za chwilę, Kartezjusz, czy sobie złego patrona obrałem? Być może tak, no pewnie tak, bo na pewno pan więcej. Ja tam Kartezjusza przeczytałem, jakąś tą rozprawę o metodzie i jeszcze jakieś tam parę innych rzeczy. I mało tego znam, a Pascala jeszcze mniej. Powiedzmy tam jakaś ta sztuka perswazji czy coś takiego. Więc ja nie mam takiego odczytania, żebym mógł sądzić o tym, czy ja słusznie sobie patrona obrałem, czy nie.
Więc tu się zgadzam, że pewnie jakby spojrzeć, prawda, to o tym, że we Francji rozróżniają sens, ten common sense i bon sense, to też na przykład tego nie wiedziałem, pewnie powinienem do czegoś się takiego odnieść, więc to są już takie rzeczy, które no, ktoś mający, ja mam jakąś wiedzę, ja mam w tym kierunku, a tak, prawda, w tego typu, znaczy w lekturze Kartezjusza czy Pascala nie potrafię tyle powiedzieć, żeby mógł sam zinterpretować, skąd się wzięło. No, więc ja się pewnie i rzeczywiście w tym pierwszym, jeśli chodzi o pojęcie prawdy, no to już widzę od razu, że rzeczywiście to jest nietrafne, w tym sensie na pewno to nie byłby mój patron, więc może się powinienem temu dokładnie przyjrzeć. Doktor Skowron, za komplementy, zresztą wszystkim, za wszelkie komplementy pod adresem tej książki, tu sporo padło, więc bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast moje odżegnywanie się od filozofii, tutaj jest ten element, no dlatego, że ja nie jestem filozofem w sensie takiego czytania. Moja znajomość filozofii jest taka dosyć taka wybiórcza, dość sporo czytałem jak na matematyka, czy nawet jak na nie filozofa, natomiast w żadnym wypadku bym się nie śmiał określić filozofem z braku takiej systematycznej znajomości różnego rodzaju zagadnień filozoficznych, więc może dlatego się odżegnuję. No nie potrafiłbym się, prawda, nazwać filozofem i dlatego ja tak skromnie nazywam się takim filozofem zdrowego rozsądku. No, to taki prawda, taka podstawa jakaś wstępna filozofii. Choć zaraz o tym zdrowym rozsądku dwa słowa jeszcze powiem. Myślenie twórcze, no to rzeczywiście te uwagi w tym kierunku myślę, że są bardzo trafne i że być może ja to powinienem, także tu sobie zanotowałem, rozszerzyć to w tym kierunku, bo to rzeczywiście idzie tam, gdzie trzeba. Odpowiem, dlaczego ja tak ostro, prawda, formułuję różne zdania i wszystkim się one wydają za ostre w stosunku do logiki formalnej, chociaż ja z drugiej strony tam je zawsze zabezpieczam tym, że ja doceniam jej olbrzymie znaczenie w różnych rzeczach, ale tu tak naprawdę chodzi, jeśli ich nie stawiam ostro, to wtedy nie ma, wtedy jest taka teza, no to uczmy dalej tej logiki formalnej, prawda, i tu w rozumieniu w tym bardzo rzadkim. Mi chodzi o zerwanie z mitem, uczenie schematów, właśnie głównie przede wszystkim mi chodzi o te schematy formalnego wnioskowania i sugerowanie studentom, że im się to przyda w myśleniu, że powinni to wziąć, wyuczyć się i próbować stosować. No to jest nonsens moim zdaniem, właśnie o to chodzi. Tutaj, że subtelnie popatrzymy na to, że my tak naprawdę stosujemy, że my to mamy tak i można zinterpretować, że wiele rzeczy, które stosujemy w logicznym myśleniu, to tak naprawdę można ująć w tych schematach. Z takim czymś się zgodzę. Natomiast zresztą sam też profesor Dębelski powiedział, że to nie jest tak, że biorę schemat i go stosuję. I to nie robi ani matematyk, co cieszę się tu z takiego potwierdzenia, ani to nie znajdzie zastosowania, i zresztą ja tam sporo piszę na ten, to stosowanie schematów to wręcz ma posmak retoryki. To naprawdę w praktyce jest stosowane i to się w jakichś mowach sądowych słyszy czy gdzieś i się okazuje, że to, jeśli to jest taki prawdziwy schemat z formalnej logiki, to jest tylko po to, żeby taki retoryczny efekt wywołać. Proszę, jakaś solidność tutaj, kroczek po kroczku idzie, ale schematy mają te znane schematy wnioskowania formalnego, one mają to, są proste i naturalne przeformułowania tak naprawdę, bo to jest, prawda, związane generalnie z językiem. Więc jeśli ja mam takie ostre to przeciwstawienie, no to głównie mi chodzi o to, że ta logika powinna być inaczej uczona. Ale to wcale nie znaczy, że logika formalna nie powinna być uczona i do tego też jeszcze za chwilę wrócę. Także ja tu niestety jestem, pewnie tu jest więcej innego rodzaju formalizacja te uwagi, no ja tego nie zrozumiałem, nie, za krótkie było i nie zrozumiałem i pewnie chciałbym, no, jakoś myśl w tym jest, ale nie umiem tego zrozumieć, to musiałbym. To, że nie wiemy nic o świadomości, no to jest kwestia tego, co ja rozumiałem. Ja miałem na myśli fakt, że nie wiemy nic o mechanizmach.
o takich mechanizmach, które mógłbym przywołać i proszę i teraz będziemy stosowali. To warto się dowiedzieć o takim a takim mechanizmie, jak powstaje świadomość, ponieważ to będzie nam przydatne w praktyce. Nic, to właśnie w tym, nic nie wiemy takiego, co by mogło nam się przydać w praktyce nauczania poprawnego rozumowania. To, co wiemy o świadomości, prawda, jakiego rodzaju to jest wiedza, to już jest zupełnie, więc może zdanie znowu za ostro sformułowane, ale ono ma tak naprawdę takie, to jest, a propos, gdybym chciał znaczenia tych zdań poszczególnych wyłuszczać, no to by się ten, jak je sprawdzić, że one są prawdziwe, to by wyszło, że właśnie zupełnie inaczej niż to czytelnicy odbierają. Tak jak mówię, to jest bardzo często, że człowiek coś pisze i z tym się już nieraz zetknąłem, a czytelnicy to rozumieją to inaczej i później następcy w ogóle, prawda, idą w innym kierunku, więc to. Doktor, profesor Maciek jest tu nieobecny, tak? Jest, przepraszam bardzo. Bo ja też tylko tak, prawda, szczerze, no, pan przyszedł tu na rozumienie logiki właśnie tak jak filozofia rozumie jako ta część, no to jest bardzo dalekie od tego, o czym ja, to dalej, prawda, to wszystko dalekie od tego, o czym ja. Ja się ograniczyłem do czegoś takiego jak logika praktyczna i prawda, sposoby wzmocnienia takiego logicznego rozumowania. Natomiast logika filozoficzna, to jest niezwykle szeroka dziedzina i to tak jakby niewiele ta moja książka do tej dziedziny tu jakoś tam wnosi. No taka uwaga, że to nie Arystoteles, tą definicję prawdy też tego oczywiście nie wiedziałem, ją przyjmuję z ciekawością, że to tak naprawdę należy odnosić do Platona, czy Tomasza z Akwinu, prawda, to ta historia tutaj nie jest w żadnym, to już podkreślałem, nie jest moją mocną stroną. To ten moment, na który pan zwrócił uwagę we wszystkich możliwych światach, ta definicja, co to jest zdanie logiczne, prawda logiczna i tak dalej, ona jest powszechnie znana, ja się do tego w swojej książce odnoszę, że jest taka definicja właśnie z logiki filozoficznej, że to we wszystkich możliwych światach i że, i tam się odnoszę w ten sposób, jeśli tak, no to praktyczna logika powinna być analizą możliwości. Ja wręcz tego używam, skoro tak jest, no to właśnie powinniśmy w tym kierunku, praktyka to powinna być analiza tych możliwości. Więc tym używam tego wręcz po prostu jako argumentu. Zdrowy rozsądek. No tutaj profesor Szlachcic chyba wyświetlił, jak ja rozumiem zdrowy rozsądek, więc to jest znowu. Ja go bardzo wąsko rozumiem i na pewno bardzo inaczej niż wielu filozofów, którzy pisali o zdrowym rozsądku, aż już na pewno ci, którzy pisali o tym negatywnie. Ja go tak rozumiem, gdzieś tam Aquinas wyczytałem i za Aquinasem nauka jest przedłużeniem zdrowego rozsądku. Że jest pewnego takiego rodzaju rozwinięcie i tutaj właśnie dałem, że to taki sceptycyzm, wszelkie takie cechy, które każą być takim człowiekiem, to jest taki pre-nauka dla mnie, no powiedzmy, taki właśnie zdrowy rozsądek i tylko te rzeczy. Nie, to jest zdecydowanie, to powinien, ja to spróbowałem przeciwstawić, widocznie nie dość mocno, ale to tak sobie sądzę, że to znowu tylko filozofowie, prawda, wymyślą, że ten zdrowy rozsądek można zupełnie inaczej rozumieć i mają z tym natychmiast kłopot. Tacy studenci przeczytają to jedno zdanie, że to jest takie coś i nie będą tego dalej, tak w to wierzyłem, prawda, rozdrabniać. Więc moje rozumienie zdrowego rozsądku jest dość specyficzne i bardzo jak najbardziej szlachetnym rozumieniu tego słowa. To, co w tym jest dobrego, w zdrowym rozsądku i nic więcej. Co może tak nie wolno robić, ale tutaj robię takie cięcie, wszystkie co złe z zdrowego rozsądku, to mnie tutaj i w tym sensie ja tylko ten zdrowy rozsądek przeciwstawiam pewnego rodzaju no, w nauce trendom, które zaczynają od takiego zdrowego rozsądku odbiegać. Po prostu to jest takie. Tutaj pewne kwestie, że jak gdzieś nawet powiedziałem, że pewne kwestie są nierozstrzygalne, że się nie dadzą rozstrzygnąć. Tu chyba chodzi o jakieś nieporozumienie, bo mi raczej chodziło, o ile to, nie wiem, czy do tego się odnoszę, ale chodziło mi w takim kontekście, że jeśli dwie strony dyskutują i mają fundamentalnie różne przekonania, są takie przekonania, hierarchia wartości wyniesiona, która się po prostu nie zmienia, nikt mnie nie przekona o pewnych takich podstawowych rzeczach, które konstytuują moją osobowość, prawda, że to się nie da zrobić w
dyskusji. Ja po prostu się nie zgadzam i koniec jakiś, i jest pełno takich związanych, prawda, z najbardziej takimi podstawowymi przekonaniami moralnymi. Jeśli takie dwie strony różnią się w tych fundamentalnych wartościach, to oni nigdy nie rozstrzygną do sporu o aborcję. No to jest kwestia, jeśli ktoś ma jakąś taką hierarchię, to szczególnie jeśli ktoś ma zdecydowanie mocną taką hierarchię fundamentalnych wartości, a z drugiej strony ktoś inny, to nie ma, oni sobie mogą dyskutować ad mortem defecatum, dobrze płaci, nie ma możliwości rozstrzygnięcia takiego sporu. Ja miałem tylko w tym, to co pozytywnie ja widzę, że w czasie takiej dyskusji można dojść do tej różnicy fundamentalnych wartości, sobie powiedzieć, no tu się różnimy i tutaj dalsza dyskusja nasza już, ale przynajmniej ustalić, dlaczego my się tak mocno różnimy. Prawda? To jest, i nie w tym sensie, że nie są nierozstrzygalne tak generalnie. No i tu jest ten moment prawników pan poruszył. Więc ja powiem, że prawnicy stali się kontrargumentem dla moich wielu tez i zaczęli mnie przekonywać, że ja w wielu miejscach powinienem zmodyfikować swoje poglądy. To znaczy ja uważam, że prawników należy uczyć logiki formalnej. To jest pierwsza rzecz. Rzeczywiście właśnie to bym chciał w specjalny sposób, ale w prawie obserwujemy w przepisach, wręcz w konstytucyjnych i w podstawowych przepisach polskiego prawodawstwa niezrozumienie, że spójniki mogą mieć znaczenie takie lub takie, prawda? I albo pomieszane z i tego typu jakieś kłopoty. No to jest ewidentny brak właśnie takiej wiedzy, że takie tabelki to wyznaczają znaczenie pewnego rodzaju spójników jeśli w każdym razie myślę, że w tym sensie logika formalna i to z jakimś takim naciskiem na to, żeby to było przydatne, a na przykład zdecydowanie może być przydatne przy ścisłym konstruowaniu zdań ze spójnikami logicznymi, nawet jeśli je zastępujemy jakimiś tam albo czy innymi, ale żeby mieć pełną tego świadomość, że dane sformułowanie niesie, prawda, jak może być czytane, jakie konsekwencje niesie, to zdecydowanie prawnikom by się przydało. I w tym sensie ja myślę, że tak jak nie mam wątpliwości, że uczenie logiki formalnej matematyków jest absolutnie pożądane i ma rozliczne pozytywne skutki, i chociaż nie, to ono wcale nie uczy właśnie ich matematycznego rozumowania, bo oni tego się w praktyce jakoś uczą, ale uświadomienie sobie różnych masy rzeczy, to tu się oczywiście zgodzę. Tak myślę, że pewnego ta logika formalna pewnej modyfikacji jako element i to jest, jakby trochę cofam to, co w tej książce napisałem i być może nie taki dodatek o logice formalnej, jak zrobiłem, ale może elementy takie, które po prostu naprawdę są przydatne w praktyce, można z tej logiki formalnej wydobyć a może właśnie osobne, no to w każdym razie w tym sensie tu łagodzę swoje stanowisko, że ona jest całkowicie nieprzydatna w dydaktyce. I to nie tylko właśnie dotyczy matematyki, bo tu nigdy takiego nie stawiałem, ale również w innego rodzaju dziedzinach. No i jeśli chodzi o profesora Newelskiego, no ja szczerze mówiąc, po pierwsze się bardzo ucieszyłem, że się profesor Newelski zdecydował tu wystąpić i miałem pewne obawy, że nasze różnice zdań będą dość spore. I będę musiał sobie to, prawda, sam siebie przekonywać, że to ja mam rację, a nie profesor Newelski, utrzymać się w tych swoich przekonaniach. No, ja muszę stwierdzić, że w zasadzie prawie ze wszystkim, co to profesor Newelski powiedział, ja się zgadzam. I najwyżej są tu pewnego rodzaju, nawet znalazł, no dla mnie ta sprawa z tym, tego nie zauważyłem, że to, prawda, jest syntaktyczna definicja tego wynikania, ale jest ta semantyczna i że to jednak tą semantyczną się w praktyce stosuje, że ona ma charakter rozważania tych możliwych modeli czy światu, no tego jakby jest tylko popiera tą moją tezę o tym, że na logikę należy patrzeć jak właśnie w praktyce, jak na możliwości. Natomiast generalnie większość tutaj może się tylko do tego ustosunkuje, co do rozwoju logiki, no to mniej więcej mamy taki sam pogląd, znaczy powiedzę, to nie pogląd na ten temat, jak się logika rozwijała i to, co profesor Newelski tu przedstawił, to ja się z tym
taki sam, prawda, taką samą wiedzę, taki sam pogląd, że ona się w sposób pewien naturalny rozwijała, przy czym i że ona jest, ale ze zdaniem, że ona jest całkowicie naturalna, to bym się nie zgodził, a sformułowałbym to w ten sposób, że ona ma elementy sztuczności. Ta konstrukcja, w szczególności to moment, kiedy zaczęto wymyślać pojęcie kwantyfikatora. Ono miało już charakter, jak to dobrać, żeby to pasowało, prawda? I tu drogi były różne. Tak naprawdę zwyciężyła taka koncepcja kwantyfikatora, taki tego. Ten element już ma takie elementy konstrukcji właśnie, powiedzmy nawet. Może się wtrącić, Andrzej Mostowski, przecież on proponował różnego typu inne kwantyfikatory, zresztą nie tylko on. No więc właśnie ta logika się, ona póki, jak profesor Gomarczyk zauważył, do czasów Leibnica była rozłączna z matematyką, to była odrębna, prawda, dziedzina i matematycy ją wzięli na warsztat i ją przystosowali i uzupełnili wszystkim tym, co było potrzebne do tego, żeby ująć rozumowania matematyczne. I teraz tak, i tutaj padło to, to ujmuje tylko pewien aspekt matematycznych rozumowań. Bardzo ważny aspekt, z którego można niezwykłe właśnie te różne twierdzenia, ale to jest tylko aspekt pewien i podczas gdy w rozumowaniach matematycznych jest ten aspekt związany z wyobraźnią, z różnego rodzaju, który logika formalna ignoruje celowo, prawda, żeby odrębnić. I ja tu jednak takie opowiem to porównanie z Turingiem, który model obliczania sformułował, że to, prawda, sprowadził obliczanie, patrzył, co to jest obliczanie, postawił sobie takie pytanie, jak powstało, i sprowadził to do czegoś takiego, że to są operacje na symbolach i w końcu, prawda, sprawdzenie, że to są, że można to sprowadzić i zredukować do czegoś takiego jak operacje na zero-jedynkowych ciągach. Dwie, trzy podstawowe operacje i że można badać własności obliczania, patrząc na to, tak jakby to było sprowadzone do tych podstawowych operacji. I proszę zobaczyć, to nawet co znalazło, wprost czy nie wprost, ale zastosowanie w budowie komputera. Natomiast proszę zauważyć, że Turing nikomu nie proponował, przestań już liczyć na tych głupich słupkach czy jakimś czymś, tylko zejść do ciągów zero-jedynkowych i tam są niezawodne sposoby obliczania, prawda? Ale to jest taki moment. Ta redukcja w logice do schematów takich podstawowych, bo to tak w sumie szukano, no jak najmniej tych schematów podstawowych wnioskowania, to jest tego typu redukcja, z której można uzyskać potężną wiedzę na temat tego, jak te rozumowania i zasięg mają przede wszystkim i tego dotyczą twierdzenia Gödla. Natomiast w żadnym wypadku nie należy proponować, przestań myśleć tak jak do tej pory, zejść do tych ciągów zero-jedynkowych, zobaczyć, jak to się łatwo dodaje. Takie zero-jedynki to przecież 1 plus 0, to jest łatwiejsze, prawda? Tak, to jest takie, moim zdaniem, pewnego rodzaju porównanie, jeśli chodzi o zastosowania. No i to profesor Newelski się odnosił w zasadzie do rozumowań dedukcyjnych. Podczas gdy ja w mojej książce piszę, że moją największą troską są rozumowania właśnie niededukcyjne, czasami zwane indukcyjnymi, ale to ma różne znaczenia, więc powiem niededukcyjne. No i te większość uwag, które tutaj profesor Newelski zgłosił, nie dotyczą nam tych drugich rozumowań. Ta moja analiza możliwości to ona jest skrojona specjalnie, że pewne elementy rozumowań praktycznych, rozumowań matematycznych można przenieść na rozumowania niematematyczne, gdzie one nie są zupełne, gdzie nie rozważamy wszystkich możliwości. To taka była, prawda, główna intencja i wtedy różne tu uwagi się akurat, które tu zostały sformułowane, do tego, tak rozumianego, nie odnoszą. Tutaj to sformułowanie, że rzeczywistość matematyki, ja wspomniałem o tym, że ja mam rozdział o tym, czym jest matematyka i to idzie w kierunku, że jest nierealna, że to nie jest żadna rzeczywistość i że to jest takie intersubiektywne doświadczenie, to jest samo słowo, prawda, mam, więc cieszę się, że widzę, że być może bardziej byśmy się... Rzeczywistość matematyczna jest nierealna, intersubiektywna. No to tak właśnie w tym duchu, taka moja filozofia matematyki wynikająca z tego wszystkiego, ale która nie jest w tej książce, w tym duchu idzie. Cieszę się, że właśnie moje tezy dotyczące co do matematyki, to w zasadzie profesor Newelski potwierdził. No taki autorytet, jeśli to potwierdza, to ja mam dodatkowy, mocny argument, że idę dobrą drogą.
ludzie rozumują logicznie w sposób właśnie naturalny, nie używają tych schematów, ale to rzeczywiście to już jest kwestia opisu z zewnątrz, jak się popatrzy. Można to opisać i można im, prawda, powiedzieć, tu zastosowałeś zasadę wyłączonego środka, chociaż nawet o tym nie wiesz, tu zastosowałeś Danza Szkota, też o tym nie wiesz, to wtedy jest okej. Okay. To rzeczywiście, że ten opis można do tego sprowadzić i ująć właśnie w tych schematach, to się zgadza. No dobrze, no tak jak mówię, ja się będę starał na piśmie, jeśli będę miał tak ustosunkować do wszystkich rzeczy, a teraz to tylko był taki na gorąco, także bardzo dziękuję.